Moja bohaterka Julia Dąbrowa ma stopień aspiranta i pojawi się troszkę później. W późniejszych odcinkach widzowie będą mogli ją bliżej poznać. Chociaż wcześniej też gdzieś będzie się przemazywać. Julia na tej komendzie jest już od kilku lat, więc brała udział również w tych starszych sprawach, co też będzie można zobaczyć. Ale później pod wpływem naszego tytułowego archiwisty i Zuzy zaczyna na nowo te niektóre sprawy odkopywać i dążyć do znalezienia tej prawdy. Wiesz co, jestem nadkomisarz. Ja oczywiście zajmuję się, od czarnej roboty się śmieję. Moja postać przede wszystkim na tym etapie jest, znajduje się, czy jest umiejscowiona jej historia na komisariacie właśnie. Jest to dosyć mocna babka, Barbara Banaszak. Taka, czy rządząca, ale taka, czy nie tylko rządząca, ale jest, wydaje mi się, wyważona, mądra i charakterna. Starszy aspirant Tomasz Stachura, pracujący w żyrardowskiej policji już od ładnych paru lat. I jestem człowiekiem, który przede wszystkim zakochuje się w Zuzie, w młodej aspirantce, która przychodzi do Żyrardowa z Hajnówki i coś się z tego rodzi, ale nie będę więcej mówił na ten temat. Na pewno mogą się spodziewać dość dużych emocji i będą mogli spodziewać się dużych nakładów pieniężnych, które przekładają się na obraz, ponieważ w każdym odcinku jest bardzo, zawsze jest jedna duża sytuacja, która, w której będzie wnioskowało, że naprawdę pieniądze na ten serial były i tak naprawdę było, a tak naprawdę to jest kawałek dobrego kina, bo już mogę powiedzieć o tym przed premierą, ponieważ widziałem na VOD już pierwszy odcinek, moja żona mnie zmusiła, więc musiałem obejrzeć. I mogę powiedzieć, że to jest kawałek bardzo dobrego kina, naprawdę. To jest robione filmowo, przez filmowców, więc wydaje mi się, że będzie widz miał przyjemność z oglądania. Myślę, że epizody są bardzo ciekawe, ciekawie napisane i też warto było właśnie stworzyć taką obsadę, żeby jakby była różnorodność, ale żeby to byli wszystko aktorzy, którzy stworzą postaci, które będą wiarygodne. I tutaj jest taka możliwość, po tym pierwszym odcinku ja już widzę, jak sobie aktorzy poradzili z tworzeniem postaci, tak, że ja normalnie patrzę, mówię, jakiś podobny, normalnie jak Feniks wygląda ten aktor, że takie ciekawe twarze zostały wyłowione, więc gratulacje, jeżeli chodzi o casting, bo ja się spotkałam ze świetnymi aktorami z Krakowa na przykład na planie, których podziwiałam kiedyś w Teatrze Starym i oni nie grają tak dużo w serialach, nie pokazują się właśnie gdzieś tam celebrycko, nie udzielają się, ale sceny, po prostu granie razem, czułam się bezpiecznie na planie, w niebezpiecznych sytuacjach i naprawdę bardzo profesjonalnie. Więc jestem bardzo zadowolona, że mogłam pojawić się tutaj w takim towarzystwie. Jak serial się potoczy, czy widzowie pokochają te wątki? Myślę, że tak, bo seriale tego typu mają olbrzymie wzięcie w telewizji. I myślę, że bardzo ciekawym może być zabiegiem to, że widz jakby uczestniczy w rozwikłaniu pewnej zagadki. Aż żałowałam, że nie ma czegoś takiego, wyślij SMS o treści takiej i takiej, jeżeli uważasz, że podejrzana jest ta czy ta. Że jakby razem z tym Henrykiem Talarem jakby mamy szansę rozwikłać pewne tajemnice. To wydaje mi się bardzo ciekawe, że widz będzie jakby też w pewnym sposobie detektywem, jakby świadkiem, obserwatorem zdarzenia. No, to może być bardzo pomysłowe na sukces tego serialu.